Cześć, witam! Dziś sok na astmę, alergię i katar sienny. Nawet sobie nie zdajecie sprawy, jaki prosty sok jest w stanie pomóc Wam w tych dolegliwościach. Zaraz Wam powiem skąd. To wiem, pokażę Wam też. Najpierw powiem Wam, jakie składniki i co mamy. Mam tutaj buraczek, mam tutaj marchew i mam jabłko, które zaraz sobie pokroję. O! I te trzy składniki, słuchajcie, pomogą właśnie w tych dolegliwościach. Jeżeli byśmy pili je regularnie, osoby, które mają problemy właśnie z alergiami u dzieci, bardzo fajny soczek dla dzieci. Dzieci nie za bardzo chcą buraczka, ale jeżeli z fajnym, słodkim jabłkiem, odpowiednią kwasowością, to dzieci myślę, że też będą chciały pić. No moje chcą, jak im pomieszam to wszystko, to mam nadzieję, że i Wasze. Drugie jabłuszko też, więc dwa jabłka damy. O, ja to tak szybciutko pokroję. Dlatego, że do wyciskarki potrzebne są kosteczki, żeby z tą wyciskarką było wszystko w porządku i żebyśmy nie mieli jej za chwilę na sumieniu, że coś jej zrobiliśmy. Astma, alergie, katar sienny. Ja miałam problemy z katarem siennym. Postdoktor Dąbrowski mi pomógł właśnie pewnie dlatego, bo piłam takie właśnie soki. Zaczynam, włączam swoją niezawodną wyciskarkę, mukę i zaczynam wrzucać. Kochani, takie reakcje alergiczne jak katar sienny, wypryski czy astma są następstwem stanu zapalnego. Ten zaś jest normalną reakcją obronną organizmu na uraz. Tutaj otwieramy. Jest alergia z kolei to przykład przewlekłego zapalenia. Uważam, że właściwe odżywianie się, właściwe soki. Dlaczego z wyciskarki? Dlatego, że sokowirówka troszeczkę nam zabiera te składniki mineralne i te witaminy, ponieważ ma noże, a tutaj mamy ślimaka, a nie noże. Przy okazji możecie sobie poobserwować, jak mukę się zachowuje znowu. Ponieważ już Wam prezentowałam ją dwa razy. To jest moja wyciskarka, przyniosłam ją sobie do biura. Także kochani, właściwe odżywianie, soki i picie ziół wspomaga wszystkie te reakcje alergiczne. Zobaczcie, jaki piękny sok. Można także dołożyć innych owoców, typu pomarańcza, takich, żeby bardziej chciały to wszystko. Tak nawrzucam, nawrzucam. No. I mamy, kochani, piękny soczek, który powinniśmy jeść, pić codziennie i Wasze dzieci także powinny pić. Ja już sobie to zamykam. Jeszcze poczekam na... O! Zamykam sobie.
Zobaczcie, jakie fajne. Zamykane, otwierane. Soczek się zbiera, soczek wypada. Zamykam. I nie plamię, jak odkładam. I sobie o. Soczek przelewamy do szklaneczki. I życzę pysznego soczku. Pozdrawiam serdecznie.